8 marca w galerii Na Skrzydłach możemy podziwiać wystawę prac zatytułowaną Kobiety i kwiaty. Ich autorką jest pani Zofia Trzepióra-Noga. Poznałam okolice, poznałam wspaniałych ludzi, pokochałam to miejsce, aż się wzruszyłam. I pokłosiem tego są dwa moje wiersze, a w zasadzie to takie dosyć obszerne, nie wiersze, ale jakby opisy tego miejsca, ludzi tutaj mieszkających, ponieważ ja nie tylko maluję, ale piszę. Wydałam też taki tomik. Napisałam również projekt o następny tomik. Jestem w trakcie oczekiwania na akceptację tego projektu. Myślę, że powstanie. I pragnę w tym nowym tomiku zamieścić właśnie wiersze o Państwa okolicy, o Was. Utwór powstał na plenerze. Później już po plenerze to był taki zbiór moich refleksji na temat tego miejsca, tutaj tych okolic. A pierwszy zatytułowałam W Dolinie Karpia. O mglistym świcie, w ciszy, jak źródlana woda, tylko gwar ptactwa trzcina. Liściasta kipiel bujnie i dziko pleni się i skręca. W drżącym luszcze wody taniec karpi. Jak drzazgą fali uderzającej o brzeg ruszyło spuszone ptactwo. Wilgotny zapach powietrza, boska harmonia muzyki. Unosi poranne mgły, brzegi stawów pijane kwiecień i dorodnymi jeżynami. Łąki osnute łzami porannej rosy mienią się w blasku rodzącego się dnia. Zanurzone w kroplach ciszy, w oczekiwaniu na słoneczne przebudzenie, w milczącym osłupieniu budzi się szaleństwo rozkosznych tęsknot, płynące w zmysłowej ekstazie, nic nieprzeoczone, niepominięte, w odbiciu chmur i pobłysku światła, w zaczarowanym świecie wodnych przestrzeni, wysnute pod powieką malarskie wrażenia, barwną mozaiką kładą się na płótna. Pani Zofio, na co dzień związana jest pani z ziemią kłobucką. Wiemy, że to druga pani wizyta w Przedszowie. Jak wspomina pani tę pierwszą? No pierwsza wizyta była wspaniała. Znalazłam się tutaj w tym miejscu z okazji organizacji pleneru malarskiego. Uczestniczyłam w tym plenerze. Poznałam okolicę, która mnie zauroczyła. Jest piękna, czego pokłosiem są moje wiersze, które napisałam o Przeciszowie i okolicy. Wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera, przyroda niepowtarzalna, piękne stawy, piękna natura. Także wszystko to mnie zauroczyło. Padł również taki pomysł. Zwrócił się do mnie pan kierownik. Zosiu, może coś napiszesz o Przeciszowie, tak? No więc, no wyzwanie zostało przyjęte. I napisałam taki tekst. Dokąd idziesz życie, podążając ścieżkami Przeciszowa? W ciszy i zgiełku emocjonalnych uniesień raduje się twoja dusza. W Dolinie Karpia karmisz się naturą. W przepastnych wodach szukasz ukojenia. Na groblach przestrzeni słuchasz muzyki wiatru, zaśpiewu dzikiego ptactwa. Z szepotem skrzydeł unosisz się ponad rzeczywistość. Słoneczne dywany na błoci ścielą ci się do stóp. Rozległe łąki w swej zieleni barwiają stada bocianów. Na polankach leśnych sarny znalazły swoją stołówkę. W galerii Na Skrzydłach zagościła pani kobieca wystawa. Jak dobierała pani pracę na tę wystawę? Czy kobiety i kwiaty
to głównie motyw w pani twórczości? Czy ja dobierałam? No, myślę, że nie. Te obrazy powstawały spontanicznie. Wiadomo, że kobiety są piękne i starałam się uchwycić w tych obrazach właśnie piękno kobiet. Uwielbiam też przyrodę, kocham kwiaty i myślę, że kobiety są tak jak kwiaty, piękne. Także to połączenie kwiatów i kobiet, to myślę, że najbardziej pasuje tutaj na ten dzień dzisiejszy, na tę okoliczność. Ale maluję nie tylko. Nie tylko taką tematyką się zajmuję. Maluję portrety, maluję przyrodę, pejzaże różne, maluję zwierzęta, ptaki, bardzo też lubię. Kiedyś miałam wystawę taką tematyczną, ptaki w malarstwie. Maluję również murale, ponieważ skończyłam dwa kierunki na akademii, na wydziale malarstwa, malarstwo sztalugowe i malarstwo w architekturze i urbanistyce. I również ta tematyka jest mi bliska, muralu, bo teraz jest też moda na malowanie murali. Maluję również obrazy współczesne. Także ja nie wiem, czy ogranicza mnie jakaś tematyka. Jakie obrazy jeszcze się pani marzą? Których jeszcze pani nie malowała? A jeszcze nie malowałam scen batalistycznych, ponieważ przymierzam się do takiego projektu, malowanie muralu historycznego, gdzie będą sceny batalistyczne, więc chyba i tą tematyką się zajmę. Konie, ułani i tego typu podobne malarstwo. To, co opisałam, to jest dowodem na to, że naprawdę jest tu pięknie i są wspaniali ludzie. I te chwile, które tutaj przeżyłam, naprawdę wspominam z wielkim takim rozrzewnieniem, że tak powiem. Zapewne tu jeszcze wrócę, kiedy tylko będzie można. Bo teraz no, mamy taki czas, że niestety nie można. Gdyby to ktoś chciał nabyć taką książeczkę, to bardzo chętnie, ja mam kilka egzemplarzy. Są tu moje wiersze i moje obrazy. Aczkolwiek jest to już trochę starsza książeczka, którą wydałam w 2014 roku. No myślę, że powstanie inna, już teraz też inaczej trochę piszę. Wiadomo, że człowiek się zmienia. I zachęcam do oglądania wystawy. Jak można się odnaleźć w obecnych czasach? Znalazła pani na to jakąś metodę? O tak. Nawet w tych trudnych czasach, z początku było bardzo mi ciężko. Pisałam dużo wierszy o tej tematyce trudnej, covidowej, ale wyszłam jak gdyby z tego smutku. I stwierdziłam, że muszę stanąć na nogi, muszę coś robić. Muszę się cieszyć życiem przecież, że nie tylko żyć COVID-em. No i zaczęłam również malować takie obrazy wesołe. Ostatnio tworzę też, malowałam również na kamieniach. Ostatnio malowałam na kamieniach owieczki na Wielkanoc. Robię też ze sznurka różne ozdoby, zajączki, koguciki, kurki, zwikliny. Także mam różne takie zainteresowania poza malarstwem jeszcze i poezją. Bardzo lubię pracować z dziećmi, ze starszymi. Prowadzę warsztaty różne, artystyczne. Także znalazłam sposób na życie, na cieszenie się życiem. I każdemu mówię, że w każdym tkwi jakieś piękno, każdy może coś robić, tylko trzeba to piękno wydobyć z człowieka, bo każdy ma jakieś zainteresowania. I ja zachęcam właśnie teraz, kiedy walczymy o naszą planetę, to też jest ważne, żeby dostrzegać to piękno, żeby umieć się cieszyć się z tym, co nas otacza. I to też jest tematyka moich prac ostatnich.